Ksiądz dr Piotr Nikolski jest dzisiaj z nami. Będziemy rozmawiać o nadchodzącej pięknej uroczystości parafii prawosławnej Świętego Mikołaja w Świdnicy. Otóż za tydzień parafia będzie obchodziła 50 lat swojej obecności tu w Świdnicy. Witam serdecznie księdza. Witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jest. Za chwilę cały szereg uroczystości związanych z 50-leciem obchodów waszej parafii. Znowuż, i proszę parę słów o tym. W tych warunkach no, ciężko było planować. Gdybym wiedział, że trochę będzie luźniej, tak jak się zrobiło, może bym zaplanował więcej, tak, bo na 45 lat mieliśmy i konferencję naukową w bibliotece, i koncert, i uroczyste oczywiście nabożeństwo. Teraz będzie troszkę inaczej, ponieważ ze względu jeszcze na te sprawy sanitarne koncertu nie organizowaliśmy, a konferencja będzie bardziej, będzie się odbywała u nas, tutaj na terenie parafii, i będzie bardziej takim wydarzeniem medialnym, czyli w zasadzie no, znowu ze względów sanitarnych nie zapraszamy tam wielu gości. Natomiast będziemy filmować całą tą konferencję i powstaną filmy z tymi materiałami, które potem będą wywieszone w internecie i można będzie właśnie tego posłuchać, zapoznać się z tym, co tam mają do powiedzenia. Konferencja nazywa się Od cyrlometodianizmu do polskiego prawosławia. Związane to jest z tym, że mimo że no teraz to prawosławni na Dolnym Śląsku są obecni w wyniku powojennej wędrówki ludów, tych przesiedleń i tak dalej, to jednak te tereny były bardzo mocno naznaczone misją cyrylometodiańską, która przychodziła tutaj z Wielkich Moraw. No właściwie te księstwa to były nawet zależne od państwa wielkomorawskiego. I tutaj były i klasztory, i biskupstwa. Także w Polsce pierwsze chrześcijaństwo było właśnie cyrylometodiańskie. Jego wpływy sięgały, można powiedzieć, no, na cały kraj tylko, ale tutaj właśnie na południu, na Dolnym Śląsku, na Śląsku, w Małopolsce, to były szczególnie mocne. Nawet jest taka hipoteza, że święty Stanisław był biskupem cyrylometodiańskim. Czyli nie łacińskiego obrządku, tylko cyrylometodiańskiego. No i powiedzmy, tutaj można wdawać się w te różne teorie, ale na pewno jest bardzo dużo śladów archeologicznych, które dużo mniej jest pisemnych, ponieważ starano się potem ślady tej obecności chrześcijaństwa niełacińskiego usunąć. I to było właściwie no, i kronikarze niemieccy, i polscy starannie, że tak powiem, zamiatali to pod dywan. I z różnych niedomówień, czy takich niekonsekwencji można wykoncypować, że jednak coś tu było. No, i to w dosyć dużym wymiarze. No. To bardzo chętnie wszyscy będziemy sięgać do tych filmów. Tak. To jeden dzień, proszę księdza, a ja wiem, że ta konferencja jest w jeden dzień, nie, tak. A w drugi dzień taka bardziej innego typu uroczystość. Nie, będzie po prostu uroczystość liturgiczna, która jest przywiązana do nie do daty, powiedzmy, erygowania parafii, tylko do święta przeniesienia relikwii świętego Mikołaja do Barii. Tak zwanego letniego Mikołaja, to jest zimowy i letni, czyli w grudniu zimowy i w maju letni, 22 maja. I chyba od poświęcenia cerkwi po remoncie kapitalnym w 2005 roku będzie z nami nasz ordynariusz, ksiądz arcybiskup Jerzy. Więc no, po raz pierwszy przez te 15 lat będę gospodarzem celebracji pontyfikalnej, takiej właśnie biskupiej. To oczywiście no, trochę mnie martwi, no, wiadomo, że tutaj trzeba jakoś to dobrze wypaść, no, ale mam nadzieję, że z pomocą Bożą wszystko jakoś się uda. A jakich jeszcze gości na tej uroczystości ksiądz się spodziewa? No na pewno też zaprosiłem władze miasta, zaprosiłem przedstawicieli bratnich kościołów, licznych biskupów, którzy w Świdnicy są
Więc mam nadzieję, że no, przynajmniej część przybędzie. No znowuż tutaj ze względów tych sanitarnych to też nie robiliśmy aż takiego, powiedzmy, no, gromadzenie tych gości, bo chciałoby się wiele osób zaprosić. No w każdym razie, no mam nadzieję, że przyjdą, ale bez takich formalnych, powiedzmy, zaproszeń. Także życzymy wszystkiego dobrego na te święta, które przed nami. A proszę mi powiedzieć, czego księdzu życzyć na lata przyszłe? Dla księdza, dla tej parafii, dla tej świątyni, dla tego zgromadzenia. O, żeby nam nie wypaść z woli Bożej. Bo w zasadzie człowiek, znaczy, bo ja nikomu nie życzę spełnienia marzeń, bo nie wiem, czy człowiekowi to nie zaszkodzi. Nie? Owszem, mamy jakieś wyobrażenie o tym, co chciałbym zrobić. I jakbym chciał widzieć tam tą parafię. Ale właśnie życzyłbym sobie, żeby nie pragnąć niczego, co nie jest zgodne z wolą Bożą. Tego księdzu życzymy i tego księdzu i parafii życzymy. Szczęść Boże, dziękuję za tę rozmowę. Również Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie powstał.